Zgodzę się z panem, jak najbardziej Anglia, no może być, no właśnie bardziej Wielka Brytania tu bym ujęła, ale to już dobrze. Czekamy w takim razie, to nie jest to rozwiązanie, 704 304 320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze chwilę czekamy. Nazwa państwa, w nazwie której mamy dwie samogłoski A. Dwie, dobrze? Dwie i tylko dwie, nie mniej, nie więcej. O tak, umówmy się, dobrze? Nie maksymalnie dwie, nie minimalnie dwie, dokładnie dwie samogłoski A. 704 304 320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze chwilę czekamy. Nazwa państwa. Nazwa państwa i przypominam, w tej nazwie mieszczą się, są zawarte dwie samogłoski A. Czekamy jeszcze chwilę, kto z państwa zatelefonuje, kto wypowie. Doskonale znane, także naprawdę nie kombinujcie, doskonale znane. Pierwsze 100 zł do zabrania bardzo, bardzo szybko. Drodzy państwo, wszyscy znają tę nazwę, także nie kombinujcie. Wszyscy znają, ale teraz kwestia, kto jako pierwszy wypowie ją na antenie, także tylko tyle. Kto jako pierwszy wypowie na antenie tę nazwę? Także na pewno wszyscy znają, wszyscy znają. Czekamy tylko, kto z państwa jako pierwszy wypowie tę nazwę, zabierze 100 zł również jako pierwszy i przechodzimy do kolejnej zagadki. To jest zagadka dosłownie na początek naszego programu, tylko na chwilę. Kto z państwa ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam. Doskonale znana, doskonale znana. 704 304 320 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7320. Państwo, w nazwie którego mamy dwie samogłoski A. No i co to może być? Co to może być? Ta lista jest krótka, zdecydowanie jest krótka i nie możemy tam nic dodać. Dlatego, że jest to pewna liczba, która w tym momencie istnieje i nie ma innej możliwości, żeby coś dodać, prawda? Nazwa państwa, która ma w sobie dwie samogłoski A. Bardzo łatwa zagadka. Drodzy państwo, to są tak proste pieniądze do zabrania. Nieprawdopodobnie proste pieniądze do zabrania. Bardzo łatwe. Polecam, zapraszam, naprawdę bawcie się, grajcie, korzystajcie z programu, bo moim zdaniem zagadka jest wspaniała. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajna zagadka, bardzo prosta, łatwa. Nie możemy tu nic dodać, jest pewna lista i nie ma innej możliwości, żeby jakiś neologizm dodać, cokolwiek dodać, tak? Także posługujemy się tylko i wyłącznie tymi nazwami, które znamy. Zapraszam. Ta zagadka jest tylko i wyłącznie na początek naszego programu. Prosta, łatwa zagadka, tak na wprowadzenie, żeby ktoś z państwa szybciutko zabrał 100 zł. Doskonale znana nazwa. Przypominam, w nazwie na pewno są dwie samogłoski A. I czekamy na kolejny telefon 704 304 320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Łatwe, naprawdę bardzo. Jeżeli ktoś w tej dziedzinie geografii jest, czuje się naprawdę silny, wiecie co, zapraszam. Z powodzeniem w 3 sekundy rozwiążecie tę zagadkę i 100 zł jest wasze. Naprawdę bardzo polecam, polecam. Naprawdę fantastycznie łatwe pieniądze do wygrania, o tak powiem. Ja osobiście lubię tego typu zagadki. Ja osobiście lubię tego typu zagadki, zresztą ten, która będzie następna, też uwielbiam. Także dzisiaj coś program dla mnie jest. Zapraszam. Naprawdę proste pieniądze do wygrania. 100 zł do zabrania w tej chwili, także jeżeli ktoś z państwa w tym momencie ma taką nazwę, państwo, w nazwie którego występuje na pewno samogłoska A dwa razy. Nie mniej, nie więcej, dobrze? Czekamy, jest ktoś jeszcze? Czy jest ktoś? Spróbujcie, spróbujcie, bo naprawdę polecam, naprawdę. Łatwa, doskonale znana nazwa, łatwa zagadka. Jaka tam w tym momencie przychodzi wam myśl do głowy? Zapraszam, naprawdę, zapraszam, bo zagadka jest fantastyczna, wspaniale wygrać w tej chwili pieniądze, bo można je wygrać w ciągu 3 sekund. Zapraszam, polecam. Czekamy na kolejny telefon 704 304 320 ze stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy 7320 z komórkowych. Łatwe pieniądze do zgarnięcia, do zabrania. 100 zł, jeżeli ktoś z państwa
w tej dziedzinie geografii czuję się jak ryba w wodzie, zapraszam, bo tutaj naprawdę żadna filozofia takiej osobie rozwiązać tę zagadkę, naprawdę. No czekamy, czekamy. 704-300-400-320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Czekamy na kolejną osobę. Powoli program, tak? Zanim program ruszy, zanim ktoś dołączy, jedna, druga, trzecia osoba, to chwilę trwa. Naprawdę zapraszam, polecam. Jeszcze chwila. Jedna nazwa państwa i w tej nazwie na pewno znajdują się dwie samogłoski A. Czekamy jeszcze chwilę. Prosta zagadka, naprawdę bardzo prosta. Odpowiedź jest łatwa. Powiem szczerze, że aż dziwię się, że tyle czekam na odpowiedź. Naprawdę. Bardzo prosta, sympatyczna, łatwa zagadka w tej chwili. Zróbmy tak. Ja w tej chwili poproszę dwie minuty na rozwiązanie tej zagadki, dlatego że kolejna zagadka czeka. Czas start. Skorzystajcie, naprawdę. Aż żal, że w tej chwili nie słyszę telefonu. Piękna zagadka, naprawdę piękna, naprawdę piękna. Łatwa, prosta, przyjemna. 100 zł do zabrania. Przypominam, nazwa państwa. I w tej nazwie muszą być dwie samogłoski A. Czy ktoś z państwa ma pomysł? Czekamy jeszcze chwileczkę, minuta 25. Troszeczkę zaskoczona jestem, że tak długo czekam, ale już powinna być odpowiedź. Naprawdę, naprawdę, drodzy państwo, proste, łatwe pieniądze do zabrania. Żadna filozofia. Szczególnie jeżeli ktoś czuje się dobrze w tej dziedzinie, to z powodzeniem. Słuchajcie, rozwiążę tę zagadkę. Nazwa państwa. W nazwie którego mamy dwie litery A. 55 sekund. Czy ktoś będzie chętny? Jak nie, to przejdziemy oczywiście do kolejnej zagadki, ale aż żal, żeby przy takiej zagadce nie rozdać pieniędzy, wiecie? Naprawdę żal, naprawdę żal. No jeszcze chwileczkę czekamy. Jeszcze moment, kto z państwa jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Wiadomość po usłyszeniu sygnału. 704-300-420. Bądź gwiazdka 7320, co robimy? Czekamy jeszcze chwilę. Czy przechodzimy dalej, czy poczekamy jeszcze? Drodzy państwo, poczekajmy jeszcze, bo mówię, jeszcze poproszę chwilę, dwie minuty. Zróbmy tak, dwie ostatnie minuty do tej zagadki. Jeżeli zagadka nie byłaby rozwiązana w ciągu tych dwóch minut, po prostu przejdziemy do kolejnej, dobrze? Taka prosta zagadka na początek, 3, 2, 1. Zapraszam. Jest ktoś z państwa, kto ma jeszcze pomysł? Naprawdę proste pieniądze do wygrania. Aż żal, żebyśmy przeszli do kolejnej zagadki, nie rozwiązawszy tej. Nazwa państwa. Jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pani na imię? Kasia. Jak pani myśli, jaka nazwa kryje się w kopercie? Ameryka. Nie. Nie, 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 nie. Ja potrzebuję nazwę państwa, nie kontynent. Przejdziemy dalej, dobrze? Przejdziemy dalej. Anglia, Ameryka. No dobrze, przejdziemy dalej. Przechodzimy do kolejnej zagadki. Słuchajcie, daleko iść nie musimy, bowiem tę zagadkę mamy już tutaj. No czasami tak się zdarza, niestety. Dobrze. Co z kolejną zagadką? Trzymam kciuki i mam nadzieję, że w tej chwili ta zagadka pójdzie nam, mówiąc kolokwialnie, o wiele szybciej. Ja już wzięłam flamaster do ręki. Drodzy państwo, zapraszam. Żal, naprawdę, 50 zł w tej chwili, bo ta zagadka jest bardzo prosta. Ta zagadka w tym momencie, na tym etapie jest bardzo prosta. Na początkowym etapie szukamy pięcioliterowego wyrazu rozpoczynającego się literą K. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięcioliterowego wyrazu rozpoczynającego się literą K istniejącego w słowniku języka polskiego. Przy czym w tym momencie tak naprawdę ta zagadka jest bardzo, bardzo prosta, bowiem to jest dowolny wyraz. Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Rafał. Panie Rafale, jak będzie brzmiało pierwsze słowo? Kwiat.
Proszę jeszcze raz. Kwiat. Kwiat, kwiat. Bardzo serdecznie gratuluję, bo ja jeszcze nawet tych zasad nie wyjaśniłam, a pan już zatelefonował, także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, bo bardzo proste, łatwe pieniądze w tej chwili do wygrania były. Pan z tego skorzystał. Kwiat. Kwiat. Pan w tej chwili z tej opcji skorzystał. Ja jeszcze nie zdążyłam wytłumaczyć tej zagadki, drodzy państwo, a już pan zatelefonował. No i tak grać to ja mogę. Tak prowadzić programy to ja mogę, drodzy państwo. Drodzy państwo, tak szybko wypowiem kolejną rundę. Chyba, że ktoś teraz zatelefonuje, znający już tę zagadkę. Drodzy państwo, szukamy pięcioliterowego wyrazu rozpoczynającego się literą K, przy czym litery w kolumnie nie będą mogły nam się powtórzyć. Druga runda nieco trudniejsza. Chyba mogę użyć takiego słowa nieco, prawda? W związku z tym myślę, że lada moment równie szybko usłyszę to drugie słowo, bowiem jeszcze ta zagadka nie jest absolutnie skomplikowana. 50 zł dla pana, pan wygrał 50 zł, nie przymierzając, nie podliczając pana, nie wiem, w ciągu minuty. Zapraszam kolejną osobę, drodzy państwo, naprawdę łatwe pieniądze. Szukamy pięcioliterowego wyrazu, korzystajcie z tych programów. Naprawdę wiecie, jak żal czasami, jak po programie wychodzę i nie jest rozdany cały budżet, bardzo często tak jest. Tyle pieniędzy jest przeznaczonych na każdy program i nie korzystacie z tego. Pierwsza zagadka no nie została rozwiązana. Bardzo pięknie pan rozpoczął tę zagadkę i zapraszam pana ponownie, jeżeli pan chce, zapraszam. Drodzy państwo, przypominam, szukamy pięcioliterowego wyrazu. Tak proste pieniądze w tej chwili do zabrania. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Anna. Pani Anno, drugie słowo jak będzie brzmiało? Kolia. Kolia, K-O-L-I-A. Zgodzę się. Zgodzę się z panią jak najbardziej. K-O-L-I-A. Zgodzę się z panią jak najbardziej. Zgodzę się. Kolia. Kolia. Zgodzę się z panią jak najbardziej. Tu pronunciation brzmi przez J, natomiast piszemy przez I krótkie. Kolia, tak? Kolia. Kwiat kolia. Trzecie słowo. Jak będzie brzmiało trzecie słowo? Popatrzcie. Popatrzcie, zerknijcie, jak będzie brzmiało trzecie słowo. 50 zł dla pani, bardzo serdecznie gratuluję. Kolejne słowo, kolejny wyraz. Popatrzcie, zerknijcie, co to może być? Kolejne naprawdę łatwe pieniądze do wygrania. Bardzo łatwe pieniądze do wygrania. 50 zł. 50 zł. Kolejne słowo. Popatrzcie, zerknijcie, tak? Na drugim miejscu nie możemy wstawić już tych liter, czyli tutaj musi być nowa litera. Na trzecim miejscu nie możemy wstawić tych liter, tu musi być inna litera. Wyraz wpisujemy poziomo, ale tak naprawdę interesują nas te litery w pionie, prawda? W kolumnie, bo one nie mogą się powtórzyć. Wpisujemy tu wyraz, natomiast tutaj patrzymy do góry, prawda? Czy nam się ta litera nie powtarza? Popatrzcie, zerknijcie. Kwiat, kolia. Co jeszcze? Co jeszcze może być? Na drugim miejscu musimy wpisać inną literę aniżeli W, O. Na trzecim L, I. Na przedostatnim I, A. Na ostatnim T, A. Pomyślcie, popatrzcie, zapraszam po odbiór kolejnych pieniędzy. Naprawdę w tym momencie łatwe pieniądze do zabrania. W pewnym momencie one nam się, ta zagadka nam się bardzo skomplikuje. To będzie już trudna zagadka. To będzie trudna zagadka. Natomiast w której rundzie tego nie wiem, bowiem nie wiem, jakie litery zostaną wpisane. Widzowie tak naprawdę decydują o całości tej zagadki. O całości. Od samego początku do samego końca. Także kto z państwa w tej chwili ma kolejne słowo, zapraszam, przypominam, wpisujemy wyrazy poziomo, natomiast tak naprawdę pilnujemy, aby litery w kolumnie nie powtórzyły się, dobrze? Czekamy na kolejną osobę, 50 zł do oddania. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Kto z państwa ma następne słowo, zapraszam. 704-300-4320 z telefonów stacjonarnych. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Na imię? Grześ. Panie Grzesiu. Panie Grzesiu, proszę kolejne słowo. To może będzie kapeć. Kapeć. K-A-P-E-C. To może być kapeć. Jak najbardziej, bardzo serdecznie gratuluję. Druga litera to A-K-A-P.
E. Oraz tutaj sprytnie pan wykombinował ostatnią literę czystą, czysto polską, tak? Kapeć. Może być, zgadza się, słowo bardzo proste, natomiast chodzi o użycie liter, tak? Chodzi o użycie liter. 50 zł dla pana, bardzo serdecznie gratuluję. Kwiat, kolia, kapeć. Wyrazy tematycznie ze sobą łączyć się nie muszą i nie łączą się. Chyba, że na upartego. Coś tam byśmy mogli połączyć. Drodzy państwo, czwarte słowo. No idzie nam pięknie. Z pierwszą zagadką tak ruszyliśmy niefortunnie, natomiast w tej chwili idzie nam naprawdę pięknie. Nie ma ani jednej pomyłki. Jeszcze raz przypominam, szukamy wyrazu rozpoczynającego się literą K. Przy czym interesują nas kolumny, bowiem litery w kolumnie nie mogą powtórzyć się, dobrze? Także pamiętajmy o tej zasadzie. Kolejne słowo jest już coraz trudniej na pewno, więc bądźcie bardziej uważni, drodzy państwo. Natomiast myślę, że jeszcze ta runda nie jest rundą jakąś bardzo trudną. Kolejne 50 zł czeka na następną osobę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przypominam, z telefonów stacjonarnych ten dłuższy numer, bądź z telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Kolejne słowo rozpoczynające się literą K, 50 zł, jak świeże bułeczki rozchodzą się. Tak troszeczkę niefortunnie z tą pierwszą zagadką ruszyliśmy, ale program jest programem na żywo, także nie da się niczego tutaj przewidzieć, nie ma takiej możliwości. I teraz już pięknie, zagadka na tych etapach, naprawdę na tym etapie jest naprawdę bardzo prosta, na tym początkowym, tak? Później będzie coraz trudniej, natomiast w tym momencie naprawdę łatwe pieniądze do zabrania, naprawdę. Drodzy państwo, korzystajcie. Korzystajcie, to jest tak, jakbyście szli ulicą, leżało 50 zł, nikogo w pobliżu nie było, czyli te pieniądze na pewno są wolne i byście nie sięgnęli po nie. To jest na tej zasadzie. Także, drodzy państwo, to jest jak podniesienie 50 zł. Jeden ruch, bardzo prosta, bardzo łatwa, bardzo prosty, łatwy etap zagadki. Kwiat, kolia, kapeć. Czwarte słowo. Czwarta runda. 50 zł od razu gwarantowane oddajemy tej osobie. Jeszcze chwilę. Ja myślę, no te osoby, które wypowiedziały te wyrazy, tak naprawdę w ciągu kilku chwil wygrały pieniądze. Mówię, minuta, dwie, trzy i 50 zł wygrane. Także zapraszam, korzystajcie, naprawdę korzystajcie, bo myślę, że warto. Czwarta runda, czwarta osoba. Czekamy na kolejną. Już w tej chwili jest trudniej, bowiem jeszcze raz przypominam, litery w kolumnie nie mogą powtórzyć się do samego końca zagadki. Jeżeli tu została wpisana litera W, ona do samego końca zagadki już w tej kolumnie nie może powtórzyć się, bo taka jest zasada. W momencie, w którym została wpisana samogłoska O, ona również nie będzie mogła nam się pojawić w tej kolumnie do samego końca. I to samo z samogłoską A. Identycznie z samogłoską A. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, halo. Dobry. Witam pana na antenie, jak panu na imię? Kamil. Panie Kamilu, proszę kolejne słowo. Kamil. Tak, proszę słowo. Klops. Klops, klops. Klops. Zgodzę się. Zgodzę się, jak najbardziej. Druga litera to L, trzecia O, przedostatnia P oraz S. Klops. 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 Idziemy dalej, drodzy państwo. Idziemy dalej. 50 zł oczywiście dla pana, bardzo serdecznie gratuluję. Drodzy państwo, jeszcze raz przypominam, chodzi o to, żeby znaleźć litery, które nie będą nam się powtarzały z tymi literami, które są powyżej, tak? Tutaj liczy się, tak naprawdę liczy się pomysł. Natomiast nie chodzi o to, żeby wyraz był jakiś skomplikowany, nieznany, wyszukany. Nie ma takiej potrzeby. Ważne jest, aby litery w kolumnie nie powtórzyły się z tymi, które już zostały w danej kolumnie powyżej wpisane, dobrze? Szukamy kolejnego wyrazu. Już jest na pewno trudniej. Bądźcie, drodzy państwo, uważni, bo na pewno już jest trudniej. Jednak w każdej kolumnie mamy tych kilka liter. Wpisując teraz wyraz poziomo, musimy uważać, aby litery w kolumnie nie powtórzyły się, dobrze? Zerknijcie, popatrzcie, kolejne 50 zł już czeka na następną osobę.
Przypominam, program jest programem na żywo, także wszystko zależy od widza, naprawdę. Jeżeli ktoś z Państwa w tej chwili ogląda program, ma kolejne słowo, zapraszam, czemu nie spróbować? My zadajemy zagadkę, oczywiście oferujemy pieniądze, a kto z widzów skorzysta z tych pieniędzy, to tylko i wyłącznie jest wasza sprawa. Zapraszam. To są naprawdę bardzo proste, prosto, łatwe wygrane pieniądze. Nie zawsze tak jest. Nie przy każdej zagadce. Ja myślę, że nawet tutaj już będą wyższe pieniądze. Ja bym już zaproponowała 100 zł. Tak, dlatego że w tym momencie być może jeszcze zagadka nie jest taka trudna, oczywiście. Natomiast już w każdej kolumnie pojawiły się litery. W każdej kolumnie mamy wykluczone 4 litery, więc już jest troszeczkę trudniej. Także tak myślę, że warto podwoić stawkę. Już czekamy na kolejną osobę, która wypowie teraz słowo następne. 100 zł dla tej osoby. Jeszcze raz przypominam, drodzy Państwo, ważne jest, aby wyraz znajdował się w słowniku języka polskiego. Jeżeli ktoś z Państwa wypowie proste, łatwe słowo i ono rzeczywiście będzie pasowało do wzoru, super. Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie jakieś wyszukane słowo, czy z jakiejś dziedziny specjalne, prawda? Owszem, sprawdzimy, czy istnieje w słowniku języka polskiego. Jeżeli istnieje, wówczas zatwierdzimy i oddamy pieniądze. Także czasami można się uciec również do takich wyrazów. Czekamy. Jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Witam pana, panią. Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasem uda się wywołać taką osobę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panią. Dzień dobry. Halo. 3, 2, 1, rozłączę się, poczekam na kolejny telefon. Drodzy Państwo, czasami ktoś z Państwa nie słucha mnie w słuchawce telefonu, nie jesteście czujni, w związku z tym nie uda mi się wywołać tej osoby, ale czasami jak kilka razy powtórzę, to ktoś zgłasza się. Czekam na kolejną osobę, na kolejny pomysł. Jeżeli ktoś z Państwa ma taki pomysł, zapraszam. Naprawdę, bardzo serdecznie powiem. 100 zł, proste, łatwe pieniądze jeszcze na tym etapie zagadki do wygrania. Myślę, że ona jeszcze nie jest tak bardzo skomplikowana. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Grzegorz. Panie Grzegorzu, jak będzie brzmiało kolejne słowo według pana? Kresy. Proszę jeszcze raz. Kresy. Kresy? Tak, rubieże. Strony wschodnie, można powiedzieć. Kresy. To 100 zł dla pana, bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję, bo już widzę, już tak, że będzie pasowało. Kresy w liczbie mnogiej, pan to wykorzystał jak najbardziej. Pan pochodzi z Kresów, w związku z tym użył sobie swojego słowa, swojego wyrazu. Bardzo serdecznie gratuluję. 100 zł dla pana. Bądźcie czujni, bo idziemy coraz dalej. Ktoś z państwa, kto widzi rozwiązanie, zapraszam, bo jedna osoba wystarczy. Naprawdę. Śmiało zapraszam. Jedna osoba wystarczy teraz. Korzystajcie. Ja wiem, że zagadka już na tym etapie jest bardzo trudna. Natomiast zawsze, wiecie co, zawsze ktoś coś wymyśli. Zawsze gdzieś... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Berkowska Edyta. Pani Edyto, jak brzmi rozwiązanie? Pani Edyto, proszę słowo. Słucham, o co chodzi. Witam serdecznie panią na antenie. Czy chce pani podać rozwiązanie do zagadki? No, chcę podać. Proszę. Kucyk. Kucyk. K-U-C-Y. K. Wszystko się zda. Jeszcze pani mi pomogła. Zgadza się. K, U, C, Y, K. Kucy, konik. Tak, tak, tak. Sprawdzam, sprawdzam. Wszystko. Proszę zostać z nami, bo 100 zł pani wygrała. Proszę zostać z nami. Proszę przygotować sobie 4 liczby od 1 do 16. Dobrze? Ja za chwileczkę powiem kiedy. Proszę przygotować sobie od 1 do 16. Od 1 do 16. Chwileczkę, bo ja tu nie widzę. Jestem na korytarzu. Jeszcze sekundkę, ja powiem. Już. Mhm. Tak. Proszę pierwszą liczbę spośród 16. Pierwszą liczbę z 16, tak? Tak. 7. 7. 7. Drugą liczbę. Nie mamy. 9. 9. Trzecią. 16. 16 oraz. 4. 4.
Bo Nusa niestety nie udało się wygrać, dlatego że tylko i wyłącznie znalazłyśmy jednego jokera, ale 100 zł dla pani bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Drodzy państwo, ja bym zrobiła tak, przejdźmy do kolejnej zagadki już, dobrze? Przejdźmy do kolejnej zagadki, tak, ja myślę, że już kolejna runda to będzie bardzo trudna, będę długo czekać na rozwiązanie. A tu myślisz, że szybko usłyszę to rozwiązanie przy tej zagadce? Dobrze. Wiecie co, ja zmieniłam tę zagadkę, bo tam była już bardzo, bardzo trudna runda, więc nie chciałam państwa tą ostatnią rundą męczyć. Natomiast tu w tej chwili reżyser mi zadała kolejną trudną zagadkę. No dobrze, teraz potrzebujemy osoby bardzo, bardzo spostrzegawczej. Trudno, tak trudno przewidzieć, wiecie, tak na moim miejscu, prawda? Ja mam nadzieję, że jest taka osoba, która teraz widzi rozwiązanie i teraz telefonuje. Przypominam, łącznie gramy o 4200, dobrze? 200 zł to kwota gwarantowana, którą zabieracie od razu po udzieleniu rozwiązania. I jeszcze zagramy z tą osobą o 4008. Czy jest taka? No tylko możemy trzymać kciuki. Czy jest? Przepraszam, mieliśmy niewiele czasu na tę zagadkę. No i tu jest stres. Czy w ciągu tak krótkiego czasu, 7, ktoś z państwa znalazł rozwiązanie? 6. Nie wiem, przekonamy się. Nie. Ja mam nadzieję, że jest taka osoba, ale to mówię, 5, tak było niewiele czasu na tę zagadkę. 4. Jedna, wystarczy, że teraz jest jedna osoba, która zna rozwiązanie i telefonuje, to trafi do studia. Wystarczy naprawdę jedna osoba. 3. Jest. Próbujmy. W tej chwili, jeżeli jest taka osoba, zapraszam teraz na antenę. Zapraszam. Jedna osoba wystarczy, która zna rozwiązanie. Naprawdę. Nawet przy tak trudnej zagadce, jak jest tylko jedna osoba, to ważne, żeby teraz w tym momencie próbowała. 1. Nie wiem. Tu reżyser mówi, jak myślisz? Ktoś zdążył znaleźć rozwiązanie. Nie wiem. Czekam, tak jak ty. 0. Zł gwarantowane za udzielenie poprawnej odpowiedzi i z tą osobą zagramy o 4000 zł. Jest taka osoba. Wiem, że krótko była z nami zagadka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Witam panią. Jak pani na imię? Urszula. Pani Urszula, proszę rozwiązanie. B1, B jak Barbara. Tak. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję pani Urszulo, bowiem 200 zł już jest pani. Proszę, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Urszulo, proszę w tym momencie przygotować sobie 4 liczby spośród 16, dobrze? Mhm. Już za chwileczkę pojawi się, jest plansza. Proszę, pierwszą liczbę, trzymam kciuki. 3. Kolejna. 6. Jeszcze 10. I 14. I 14. No właśnie, nie mamy, pani Urszulo. Żadnego jokera nie trafiłyśmy. Ach, wyjątek. 200 zł dla pani. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję. No udało się. Najważniejsze, że udało się rozwiązać tę zagadkę, bo troszeczkę była obawa, czy aby nie za mało czasu na tak trudną zagadkę, ale bardzo ważne, że są osoby, które oglądają nasze programy, prawda? Wracają do naszych programów, widzą nasze zagadki. Wówczas im łatwiej jest rozwiązywać nasze zagadki, jeżeli już wcześniej widzieli program. Także i na takiego widza liczyłam, pani Urszula jest takim widzem. Także drodzy państwo, bardzo dziękuję za rozwiązanie tej zagadki, bo była obawa. Troszeczkę dziękuję. Życzę przepięknego dnia. Do widzenia.